Uważamy, że tylko i wyłącznie w
tylko sąd może zdecydować o sposobie i wysokości zapłaty. My na dzień dzisiejszy uważamy, że nie jesteśmy winni żadnej kwoty budowlowi, wręcz odwrotnie, jesteśmy stroną pokrzywdzoną razem z podwykonawcami. To budowlo ma zapłacić podwykonawcom wszystkie roszczenia, a nam naprawić, uzupełnić i wyciągnąć wszystkie wady, które stwierdziliśmy podczas inwentaryzacji na tej budowie. I tak jest nasze stanowisko. Następna sprawa. Przyczyny kapitału. Informacja na temat dużej sposobu dalszego finansowania inwestycji. Więc tak, spółka posiada kredyt, niewykorzystany kredyt w wysokości bez mała 30 milionów złotych, 30 milionów złotych w banku inwestycyjnym. Posiadamy dofinansowanie z RTO w wysokości 6,5 miliona złotych, jak również dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki również w wysokości 6,5 miliona złotych. I to są te źródła finansowania, o których Państwo nie czytacie. Informacja w stanie spraw sądowych. Według wiedzy posiadanej przez spółkę na aspekt społeczny tego wszystkiego. Proszę Państwa, dwa dni od pisma, które wpłynęło do nas, do spółki po zejściu z budowy firmy Budopol, dwa dni po tym piśmie myśmy już poprosili wszystkich podwykonawców na spotkanie, na którym poinformowaliśmy ich, co się zdarzyło, jaki jest stan prawny. Firmy przyszły na spotkanie, nie wiedząc nawet, że Budopol takie pismo przygotował. Poinformowaliśmy również podwykonawców o tym, że zamierzamy i wezwaliśmy Budopol do przystąpienia do prac. Czyli mamy nadzieję, że firma się opamięta i przystąpi nam do budowy i skończy tą budowę. I z takim przesłaniem się rozstaliśmy ze wszystkimi podwykonawcami. Niestety się okazało, że firma Budopol nie podjęła pracy i w związku z powyższym spotkaliśmy się po raz drugi. Tych spotkań, proszę Państwa, było ogółem kilkanaście, z czego pięć było spotkań z podwykonawcami grupowych, takie spotkania ogólne, a następnie odbywały się spotkania indywidualne z każdym z podwykonawców. Ale on kłamie cały czas. Około tych spotkań było... Może przestaniesz pan kłamać? ...opóźnienia. Ponieważ chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważna sprawa, spółka posiada i dysponuje środkami publicznymi, a jednocześnie realizujemy dotacje, czy korzystamy. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tą sesję, która w moim przekonaniu świadczy o wrażliwości co najmniej grupy radnych na złożone i nabrzmiałe problemy, które powstały w związku z realizacją inwestycji Aqua Zdrój na terenie Wałbrzycha. Myślę, ja nawet chyba nie będę polemizował z wypowiedzią pana prezesa Stanka, bo reakcje w grupie podwykonawców, które czuje się zobowiązane, że w jakimś sensie ich reprezentuje, w jakimś sensie z ich inspiracji, nie tylko z naszej, zabiegaliśmy o zwołanie takiej sesji i podjęcia innych działań pozasądowych, ażeby doprowadzić do uczciwego, powtarzam, rozwiązania tego problemu. To, co w tej sprawie robi, czyni zamawiający, mówię otwarcie, za zgodą i przyzwoleniem władz miasta, za zgodą również pana prezydenta, jest moim zdaniem nadzwyczajnym skandalem. Rzeczą, z którą sobie trudno wyobrazić, żebyśmy mieli w cywilizowanych warunkach w ogóle do czynienia. Oto mamy tego rodzaju sytuację wyjętą chyba z jakiejś mrożkowskiej albo kafkowskiej nierzeczywistości, że obiekt, który jest wybudowany, no, jak sami inwestorzy mówią, w 80%, siłami tych oto tu podwykonawców i naszymi, ten obiekt nie ma żadnych, nie istnieją w związku z jego wykonaniem żadne zobowiązania inwestora do zapłacenia za wykonaną pracę. Człowiek z ulicy przychodzący i patrzący na obiekt Aqua Zdrój w Wałbrzychu, no ma pełną świadomość, że ten obiekt jest rzeczywiście w stanie bardzo dalece zaawansowany. Pan prezes twierdzi, że nikomu się za tą robotę, która tam została wykonana, nic nie należy. Gra pozorów, która się toczyła wokół tego od kilku miesięcy,
no jest rzeczą, którą ja nawet tego nie chcę specjalnie rozwijać. Kto jest zainteresowany, dzisiaj udzieliłem wywiadu jednej z telewizji, mówię o tym przez 40 minut i powtarzanie tego byłoby po prostu nudne i może nawet nie na to oczekują tutaj wykonawcy i ci, którzy zgłaszają jak najbardziej słuszne roszczenia. Ja chcę tylko może takim jednym z takich najbardziej drastycznych przypadków, które chciałbym tutaj przytoczyć, jest pismo, które w dniu 8 listopada 2012 roku skierowaliśmy na ręce pana Bogdana Stańka, prezesa zarządu spółki celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowe Rekreacyjne, w którym zadaliśmy jemu 10 pytań. Proszę pamiętać o dacie, 8 listopada, czyli 2 miesiące po odstąpieniu od Budopolu. O tym odstąpieniu jeszcze będę mówił, o tym, czego pan prezes Stanek przede wszystkim nie powiedział w tej wypowiedzi, bo to, co on powiedział, w niektórych elementach ma cechy prawdy, ale to, czego nie powiedział, no to jest właśnie ta druga strona medalu, o której bardzo niechętnie on mówi. Zadaliśmy proste pytanie. Pierwsze, czy zamawiający zamierza odebrać jakiekolwiek roboty i dostawy zrealizowane do dnia odstąpienia od umowy, dotyczy należności wykonawcy i podwykonawców za okres lipiec-wrzesień 2012 roku. Odpowiedź zamawiającego jest następująca. Zamawiający udziela twierdzącej odpowiedzi. Drugie pytanie. Czy zamawiający dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi zapłatę za roboty i dostawy zrealizowane do dnia odstąpienia od umowy? Odpowiedź. Zamawiający udziela twierdzącej odpowiedzi. Pytanie trzecie. Czy zamawiający uznaje jakąkolwiek część ze zgłoszonych przez wykonawcę i podwykonawców robót dostaw za bezsporną? Zamawiający udziela twierdzącej odpowiedzi. Pytanie czwarte. Już w dalsze nie będę wchodził. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie trzecie, tak jak powyższe, czy zamawiający dopuszcza możliwość odbioru częściowego obejmującego przynajmniej roboty bezsporne? Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. Wydaje mi się, że zresztą w taki sam sposób, jak my byli zwodzeni również tu obecni podwykonawcy, bo przecież my jesteśmy wbrew pozorom nie w jakichś ostrych sporach i konfliktach z tymi podwykonawcami. Nasz interes jest wspólny. Mało tego, ja Państwu powiem. My nie chcemy w tej chwili ani złotówki. Budopol nie chce żadnych pieniędzy. Na tym etapie, dopóki są elementy, które są przedmiotem sporu, dla nas wystarczającą rzeczą jest zapłacenie za roboty bezsporne, a takie niewątpliwie są, bezpośrednio podwykonawcom. Na prośbę prezesa Stanka sam podpisałem cesję dla wszystkich podwykonawców, gdzie uprawniliśmy, to już wynikało nawet z umowy, ale specjalnie dodatkowo zażądał od nas cesji, czyli prawa zapłacenia bezpośrednio podwykonawcom zapłacone roboty. We wszystkich przypadkach tej cesji udzieliliśmy. Wszyscy ci podwykonawcy, wbrew temu, co pan mówi, prezes Stanek, zostali zgłoszeni. Kwestia zgłoszenia i funkcjonowania i działania na placu budowy podwykonawców jest uregulowana nie tylko przepisami kodeksu cywilnego, ale również rozstrzygnięciami Sądu Najwyższego. Szukanie pretekstów tego typu, że ktoś nie był zgłoszony, że był w sposób niewłaściwie zgłoszony, czy gdzie nie mieliśmy pełnej umowy z danym podwykonawcą, to są wyłącznie preteksty typowo urzędnicze, w których pan prezes Stanek jest mistrzem i dokonuje wielokrotnie tego rodzaju przekłamań. Nie mam co do tego wątpliwości, bo gdybyśmy tutaj wyciągnęli całą literaturę, która została przez niego stworzona, to byśmy się, to nie wystarczyłoby tego dnia, żebyśmy mogli to przeczytać. W związku z tym toczyła się gra pozorów i to nie my tworzyliśmy tą grę pozorów, a zamawiający. W sprawie, która tutaj jest, może jest najbardziej bulwersująca, o czym mówią radni w kuluarach, słynnej pistoletu takiego przyłożonego do skroni zamawiającego pod tytułem gwarancja zapłaty. Ja chcę powiedzieć, że pan Stanek bardzo chętnie pominął jedno zasadnicze wystąpienie. 27 sierpnia na plac budowy zjechali właściciele naszej firmy. Ci właściciele naszej firmy przeprowadzili bezpośrednio rozmowę z panem prezydentem Szełemejem. Pan prezydent Szełemej prosił, znaczy niezależnie od tego, że najpierw oświadczył, że puści nas wszystkich w skarpetkach, co zresztą w tej chwili czynicie, puszczacie w skarpetkach całą tą grupę, nie tylko nas, ale tych wszystkich podwykonawców. Pan prezydent, wówczas odbyła się rozmowa, w którym prezydent oświadczył, że będą duże trudności z uzyskaniem tej gwarancji zapłaty i żeby ewentualnie Budopol albo opóźnił, albo rozważył jakąś inną formę, bo na podstawie przepisu kodeksu artykułu 649 bezspornie mamy prawo takiej żądać takiej gwarancji zapłaty. Mało tego, żądaliśmy ją dlatego, że pan sam prezes Stanek, mamy trzykrotne notatki w protokołach,
twierdził, że sytuacja Akwa Zdrój jest tragiczna, że Akwa Zdrojowi grozi upadłość. My mamy to zapisane w protokołach. Mało tego, te dokumenty są wykorzystywane w sprawach procesowych i te procesy, o których może pan prezes Tanek nie wie, ale procesy już zostały podjęte i odpowiednie pozwy zostały złożone. W dniu 7 września, potwierdzam 7 września, czyli na 4 dni jeszcze przed terminem upływu terminu gwarancji zapłaty, do pana prezydenta wysłaliśmy następujące pismo, nawet nie my, przewodniczący naszej rady. Mianowicie, szanowny panie prezydencie, mając na uwadze pana zainteresowanie sprawami realizacji inwestycji pod nazwą Centrum Turystyczno-Sportowe Akwa Zdrój w Wałbrzychu, w tym prośba o przekazanie protokołu Rady Nadzorczej, lidera konsorcjum w części poświęconej tym zagadnieniom. No strasznie to działa źle ten mikrofon. No, czy ktoś tutaj mi przeszkadza w tym, żebym udzielił pełnej wypowiedzi? No pan prezes wypowiadał się i wszyscy słyszeli cały czas. No ktoś mnie chce specjalnie, że tak powiem, nie wiem, rozproszyć. No ale co, raz ten mikrofon działa, raz nie działa. Dobrze, kontynuujemy donośną mowę. Trzeba naprawdę, bo jak nie jest pan. To nie jest zalewek, to jest pan tego urządu. Części po... Dobrze. Nie, dobrze. Już. O to panią przewodniczącą nie posądzam, nie przesadzaj. W części poświęconej... Dobrze. Czy mogę mówić dalej? Bardzo proszę pozwolić mi jeszcze powiedzieć, długo już się będę mówił. W części poświęconej tym zagadnieniom... Dobrze. W części poświęconej tym zagadnieniom w załączeniu przekazujemy wyciąg z protokołu nr 14 przez 2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej PBU Budopol z dnia 6 września, gdzie w punkcie 4 Rada przyjęła stanowisko dotyczące tej inwestycji, dotyczące konkretnie gwarancji zapłaty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zajętym przez Radę stanowiskiem prosimy o kontakt z zarządem spółki. Przypominam, że jest to pismo kierowane do pana prezydenta. I tutaj odpowiedni zapis, który był propozycją skierowaną w miejsce gwarancji zapłaty. Proszę posłuchać. Wyciąg z protokołu. Proszę się odejść na mównicy. Szantaż w postaci gwarancji zapłaty. Oczywiście co do której nie ma żadnej wątpliwości, mieliśmy do niej pełne prawo. Artykuł 649 z przepisem bezwzględnie obowiązujący. Na każdym etapie inwestor zamawiający i wykonawca ma prawo do zwrotu. Zawsze tam cię. Ja się zresztą dziwię, że przygotowując się do tego rodzaju inwestycji, skoro mówimy o czasach wcześniejszych, taka gwarancja nie została wcześniej przygotowana. To tempo, które nagle się zaczęły wyścigi, żeby tą gwarancję dostać już 45 dni. Inwestor przygotowany do takiej inwestycji dawno powinien mieć, że tak wiele przedsięwzięcia. Jest mnóstwo inwestorów, którzy rozpoczynając tego rodzaju zamówienie publiczne, trzymają taką gwarancję już w kieszeni, że w razie jeżeli taka sytuacja sobie, bo wykonawca w każdej chwili, bez żadnego uzasadnienia ma prawo odstąpić. To jest prawo, które nas chroni. Chroni nas i was to wykonawcy. Was też ochroni, robiliśmy to w waszym imieniu, żebyście wy te pieniądze dostali. Bo co do tego, że intencją od samego początku było, no nie chcę nazwać tutaj tego tak, jak nazwała to prokuratura. Prokuratura to nazwa zakwalifikowała jako oszustwo. Teraz prowadzi do postępowania, że intencja była tego rodzaju. Ja co do tego mam wątpliwość, ale teraz przeczytam, co nasza rada, idąc na rękę inwestorowi, zrobiła. Podjęła następującą uchwałę. Rada oczekuje, że zarząd zabezpieczy interesy finansowe spółki, naszej spółki, poprzez uzyskanie od zamawiającego bądź gwarancji zapłaty, o której mowa w artykule 649 paragraf 1 kodeksu cywilnego, bądź innej formy zabezpieczenia, proszę słuchać uwagi, innej formy zabezpieczenia, która będzie równoważna gwarancji zapłaty, o ile nie będzie to sprzeczne z treścią zawartego kontraktu oraz przepisami prawa zamówień publicznych. Proszę przeczytać ostatnie zdanie. Rada pozostawia zarządowi swobodę w zakresie ustalania formy i szczegółowych warunków takiego zabezpieczenia, sugerując niewiążąco, że mogłaby nim być poręczenie ze strony miasta Wałbrzych. Wiecie państwo, co dostaliście po odpowiedzi na to pismo? Kary godna 7 700 000 zł. To jest uczciwość inwestora, który chciał, a następnie wezwał nas do powrotu na plac
budowy, który myślał o tej łowokstowi. Wtedy, kiedy zostaliśmy pozbawieni podstaw prawnych działania i podstaw faktycznych przez pozbawienie nas finansowania, wezwano nas, żebyśmy w ciągu 7 dni wrócili na pad budowy, zapowiadając, że kary umowne, które zostały nam naliczone, zostaną potrącone z najwyższego wynagrodzenia. 7 700 000 zł. Myśmy w tym czasie mieli wymaganą już fakturę na 3 500 000 zł. Te kary oczywiście są naliczone jednostronnie, nie ma żadnych podstaw do wyznaczenia. To są kary rzekomo za zwłokę, której wcale nie było w tym momencie, bo to był wyrok sądu arbitrażowego, gdzie myśmy się co do terminu realizacji tej inwestycji dogadali. Dogadaliśmy się do terminu realizacji, zmieniliśmy harmonogram realizacji. Te kary, o których mówił pan Stanek tutaj, są kompletnie bezzasadne, bo one nie mają nic wspólnego z zatwierdzonymi jako załącznik do porozumienia zawartego w arbitrażu. Zawarliśmy przecież takie porozumienie wspólnie z inwestorami, myśmy tego nie narzucili. Został do tego załączony aktualny harmonogram. Z czego wynikały te kary? Ze starych harmonogramów, które się obowiązywały. Kary nie miały żadnych podstaw, w związku z tym nic nie można było potrącać. Już nie mówiąc o tym, że o potrąceniu kar może rozstrzygać sąd. Nie mówiąc o tym, że nic nie może przez sądy najwyższego, że kar nie może sobą nakładać. Jeżeli robimy, prezes Stanek mnożył te kary, starając się wykazać, że mamy kilkanaście milionów mieszkańców. Jeżeli naliczono jedną karę, karę za zwłokę, to nie można równocześnie naliczyć kary innych kar związanych z odstąpieniem na przykład od umowy. Albo jedno, albo drugie. Wybiera się korzystniejsze. Ale świadomość i prawna, że tak powiem, czy nieświadomość, które potwierdzamy sobie, jest żenująca. Tu wielokrotnie padają wypowiedzi takie, że po prostu, krótko mówiąc, no jak to się mówi, muszę pieszać. No proszę Państwa, no wypowiedzi tego typu, w którym się mówi, że 649 artykuł, on jest wiążący, jest prawem, ale nie dotyczy nas. A dlaczego nas nie dotyczy? A kogo dotyczy? Dotyczy relacji między wykonawcą a zarabiającym. No. No pan prezes twierdzi i publicznie się niejednokrotnie odpowiada, tak, ale to nas nie dotyczyło. Panie prezesie, ja do pana zrozumiałem. No, pan wystąpił do KDI o gwarancję, o wypłatę gwarancji dobrego wykonania. Jutro pan dostanie kontrolę odmowne pismo, jakie ma. Nie dostanie pani ani złotówki. Pan liczył na to, że z tego pisma może sobie pan coś zapłacić pod wykonawcą, pan się bezskutecznie dorobi. Niestety zostanie pan odpowiedź odmowną, jak on coś zna, to jest dla pana akurat to wiadomość, którą przyniosę na tą sesję. Pan to nie powie. Jeżeli pan liczył, że pan wie, ale z tego co wynika, ale z wypowiedzi, które miały tutaj miejsce, że takich zamiarów nie ma. My sami państwo wiecie, że cztery pytania, na które pan prezes jeszcze 2,5 miesiąca temu odpowiadał. My natomiast jednocześnie otrzymaliśmy w końcu grudnia taka adres, która w ogóle się w cywilizowanym świecie nie zdarza. Mieliśmy fakturę wystawioną 14 sierpnia za miesiąc lipiec, podpisaną przez inżyniera kontraktu, przez pana prezesa Stanka, przez radny, przez kogokolwiek, przez wszystkich. Następnego dnia po świętach jako życzenia noworoczne dostaliśmy tą fakturę z powrotem, że tryb się stwierdza, tutaj nawet mam pismo przewodnie do tego, że odsyłamy fakturę z tego powodu, że nie będziemy jej księgowali, bo odstąpiliśmy się od umowy. Tam były bezsporne roszczenia. Mało tego, myśmy na tę fakturę nie chcieli pieniędzy. Myśmy chcieli, żeby z tej faktury zapłacić podwykonawcę. Z tej faktury można było potrącić to, o czym pan prezes Stanek mówi, koszty nadzoru, na które się rzeczywiście zrobili, tutaj to potwierdzam, koszty nadzoru jednego i drugiego, co do kosztów grudnia, to jest dyskusyjna sprawa, ale co do kosztów nadzoru autorskiego, myślę, tak, te koszty można nam fakturę potrącić. Pan Stanek twierdzi, że myśmy za to nie zapłacili. My nie mieliśmy zapłacić. My daliśmy panu prawo do potrącenia tego naszej faktury. Nic z tego. Faktura została odesłana po 4 miesiącach od terminu jej wymagalności. Niemal po 4 miesiącach terminu jej wymagalności. Ta adwokacja nie księgujemy. Po prostu się takie rzeczy powiem. Proszę Państwa, to jest sytuacja, w której jeżeli ktoś ma gorączkę, to tłucze termometr. I pan Stanek już myśli, że tego zobowiązania nie ma. Super, moment do widzenia, gorączka minęła. Przepraszam, że się unoszę, ale po prostu wobec takich rzeczy, dla mnie, człowieka, który 30 lat obraca się w interesach i w biznesie, ja się z taką sytuacją nie spotkałem. Więc zrobił pan mecena, tylko pytam, spotka się pan z taką sytuacją? Nie. Z taką sytuacją się spotkałem. To jest po prostu barbarzyństwo gospodarcze. No to, co trzymam do ciebie, to jest po prostu, że ktoś się nie mieści w głowie. Ja się nie dziwię waszą oburzeniu pod wykonawcą. Że my jesteśmy tak samo. I na koniec jeszcze jedno, jakie będą skutki teraz tego, że oczywiście tej postawy wzbogacenia się gminy Wałbrzych-Jartas, jakie będą skutki tego dla wszystkich pokoleń? Po pierwsze dla samego wykonawcy.
Proszę Państwa, ja mam pewien luksus wypowiedzi tutaj dzisiejszej z tego względu, ja czy Państwo nie wiecie, że dzisiaj jest ostatni dzień mojej kadencji jako prezesa zarządu spółki Wodoklub, bo akurat tak się złożyło, że dzisiaj się kończy moja kadencja. Ja na pewno nie będę tej kadencji przedłużał, bo wiem o tym, że jutro się zbiera rada nadzorcza i zarząd firmy i na 99% zapadnie decyzja o podwości. Z tego oczywiście powodu, z powodu tego oszustwa. Bo innego powodu nie ma. Pieniędzy nie odzyskamy. Trzymać od nas na pewno nic. To może być absolutnie spokojne. Od nas nie dostaniecie nic, bo my się znajdziemy za chwilę w stanie upadku. U nas wystąpił. Ale chwilę. Ale nie będzie pół miesiąca za legalne sprawy. Chciałbym z powodu tego, że dzieci obecnych włodarzy Wałbrzycha jeszcze będą siebie spłacać. Są tam olbrzymie koszty samych procesów, jak chcę powiedzieć, bo według naszych obliczeń z tytułu samych bezspornych należności, takie, które są bezsporne, 500 tysięcy złotych już wynoszą odsetki od należności głównych. W tej chwili wynoszą 500 tysięcy i one zostaną zasądzone. Nie myśli Panie Prezesie, że Pan tego uniknie. Pan może jeszcze miesiąc, dwa odbierze sobie pensję z tego, ale to jest Pana koniec. Pan z tego nie wyjdzie, z tej sytuacji. Ja Pana zapewniam, że Pan się z tego nie uratuje. Dla podwykonawców oczywiście padnie cała masa firmy, to nasze podwykonawców. My mamy w Bydgoszczy 110 podwykonawców. O was nie pójdzie na drugą. Oni mają te same problemy. Oni też do nas występują. Przecież ten łańcuch się rozłoży. My nie płacimy, to również inne. Na to nałożyła się sytuacja u jednego bardzo trudna obiektywnie, która nie takie, który nie chce zapłacić. U jednego z dużych naszych inwestorów. I te dwa rzeczy nie wspomnieli razem, te i tamte, że my nie jesteśmy w stanie dalej kontynuować działalności. I dlatego ja to, że wykorzystuję ten moment, że to jest ostatni gdzie to ja bym się za tą robotę dalej nie wiem, bo myślę, że funkcjonuje jakiś cywilizowany kraj, z dziczą, bo to są dzikie obyczaje, no. To jest barbarzyństwo, to co się dzieje, no. To jest barbarzyństwo, no. Ja inaczej tego nie wyznaczam, proszę bardzo, niech ktoś mnie poda do sądu, do prokuratury, ja skierowałem, nie może pan mnie podać. Na sam koniec, chcę powiedzieć, że tak, żeby to nie była tylko i wyłącznie dyskusja, to ja składam konstruktywną propozycję. Konstruktywną w imieniu podwykonawcy. Może dojść do sytuacji, ja już się nie będę tym zajmował, ale może dojść do sytuacji, gdzie chciałbym, żeby doszło do tego rodzaju ustalenia, że bezsporne, powtarzam, należności, które się należą podwykonawcy, nawet nie na ja, powinny zostać zapłacone. Jeżeli w naszej takiej bardzo wstępnej ocenie, to jest kwota ta, która jest wymagalna, nawet nie, ale na pewno wymagalna. To jest kwota w granicach 6 800 000 zł. Zapłacenie tej kwoty, no w jakimś sensie uspokoiłoby sytuację tych, którzy są tutaj na sali i tych, którzy się naprawdę te pieniądze należą. Ci, którzy są robotę wykonani, nie mogą. Ci muszą te pieniądze w naszym przekonaniu dostać. I wierzę, że tego rodzaju wnioskiem może to posiedzenie się zakończy. Może ktoś się pamięta i pójdzie do rozbudowy. Ja mówię, składam solenną deklarację. My nie zapłacimy nic. Zanim cokolwiek zapłacimy, możemy tylko upaść. Taka jest sytuacja. Jest to sytuacja szczerze i tak wam przedstawiał. Nie wiem, pewnie bym powiedział jeszcze, mam prośbę do rady, żeby otrzymując swoją wrażliwość, jak gdyby sprzyjali tej sprawie, żeby ludzie, którzy, że tak powiem, znajdą się na bruku, którzy przeżywają swoje dramaty i tragedie, żeby po prostu tym ludziom pomóc. To jest zwykła, normalna sprawa, a nie urzędnicza gra pozorów, którą tu mamy do czynienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby się zgłosić? Bardzo proszę. Pan się zgłosił pierwszy, proszę podejść do mównicy.